Witajcie moi drodzy, witam Was na kolejnym goleniu. Dzisiaj nadal pozostajemy w klasyce, którą myślę po ostatnim filmie, gdy Wam pokazywałem absolutną klasykę polskiego golenia, czyli Miraculum Vars oraz Kulpol Fjord. Tutaj pomyślałem, że kłóciłoby się to z moim, że tak powiem, wewnętrznym ja, że nie pokazałem Wam tego produktu w takiej ciągłości, jakiej chciałem, a jest to produkt właśnie na lato. Produkt bardzo dobrej jakości, właśnie klasyki od naszych południowych sąsiadów. Więc cóż, ja dopijam mierkę i już Wam pokazuję, czym dzisiaj będę się golił. Oczywiście w Matero promocyjne, prosto z Lidla, Campesino, paragwajska yerba, którą bardzo serdecznie wszystkim polecam. Być może zasmakuje Wam ten smak, ja go bardzo uwielbiam, więc to jest moja, że tak powiem, mój rytuał po pracy, czyli yerba, golenie, witanie się z Wami, obcowanie z Wami, nakręcanie filmów, a potem już wiadomo, że też dzielenie się doświadczeniem to jest takie fajne w tym wszystkim. Dobrze, do rzeczy. Dzisiejszym bohaterem jest mydełko Barbus. Barbus, czyli produkt, który jest produkowany przez firmę Herba. Jak widzicie, tak wygląda opakowanie. Nie sugerujcie się opakowaniem. Dzisiejszy Barbus, samo opakowanie wygląda inaczej, jest inspirowane. Również starają się ci producenci Barbusa, czyli Herba Drag z miejscowości Smiżany w Słowacji. Oni starają się nadążać za trendami i jest ono utrzymane w klimacie barberingu, fryzjerstwa męskiego. Zobaczycie tam tutaj taką wzmiankę na temat słupka barberskiego, ale tygiel jest niezmienny. Tak jak rozmawiałem z producentami tego mydła, to opowiadali mi, że oni chcą, by ta klasyka przetrwała. Ma być to produkt, jest to adresowany przede wszystkim dla starszego pokolenia, ale też chcą, by to młode pokolenie zauważyło ten produkt, tak samo jak z produktem Vars czy Fjord, który Wam ostatnio rozlegle czytałem podczas ostatniego filmu. I tutaj producenci Herba Drag, naprawdę producenci Barbusa, powiedzieli, że formuła jest niezmienna, formuła według nich jest idealna, nawet na filmie można zobaczyć, co mi również potwierdzili, co nadal jest wyrabiane i pakowane w te charakterystyczne granatowe tygielki, nadal na tej samej maszynie, na której ją produkowano od samego początku, czyli od 1956 roku, więc absolutna klasyka, powiedzmy drugiej połowy lat 50. Więc no tutaj ma być to produkt dla każdego do kupienia i co przede wszystkim bardzo uniwersalny zapach, bo tak bym go nazwał. To nie jest zapach, który pokłóci Wam się z zapachem letnim, który pokłóci Wam się z zapachem, nie wiem, zimowym, który Wam się pokłóci z zapachem czymś na wiosnę. On jest uniwersalny. Sam zapach według mnie troszeczkę idący właśnie w taki klasyczny barbershop, ale przede wszystkim ma on trochę eukaliptusa, jakby troszeczkę mięty, więc tutaj wszystkim tym, którzy zrazili się na przykład albo spróbowali sobie Prorazo lub jakichś takich produktów również budżetowych za niewielkie pieniądze, to według mnie kolejnym etapem lub kolejnym, że tak powiem, kolejnym produktem w drodze podczas poznawania świata tradycyjnego golenia właśnie jest Barbus. Słuchajcie, to jest produkt klasyczny i to jest produkt przede wszystkim, w którym postawiono na jakość. Jakość tego produktu, jak chodzi o samo golenie, o wydajność, o
o jakość piany, o nawilżenie, o takie właściwości goleniowe, choć nie zawiera w swoim składzie łoju zwierzęcego, bo jak sama nazwa tutaj wskazuje, jest to mydło do golenia z gliceryną. Tak sami tutaj twierdzą. Gdzieś tutaj na opakowaniu jest skład, pokażę Wam go, zobaczcie. I słuchajcie, ono, to mydło daje taką pianę, że zestawiając go z innymi klasykami świata tradycyjnego golenia, takimi jak tabak, jak palmolive sztyft, lub Arko na przykład, czy derby, które Wam pokazywałem ostatnio, to tutaj może stawić im śmiało czoła. I kto wie, czy pewnie część ludzi używających na przykład pierwszy raz Arko, pierwszy raz tego Barbusa, nie stwierdzi, że jest ono nawet lepsze. Więc tutaj naprawdę produkt godny polecenia. Jeśli macie trochę szacunku do klasyki, jeśli nie próbowaliście jeszcze tego klasyka od naszych południowych sąsiadów, to naprawdę nie zastanawiajcie się za kwotę 20 paru czy niecałych 30 zł. Naprawdę otrzymujemy produkt wysokiej jakości w takim oto minimalistycznym, bo o to również zapytałem, w takim minimalistycznym tygielku, że zapytałem się producentów podczas rozmowy z nimi, że nie zrobili nowej etykiety, że nie zrobili jakiegoś nowego, że tak powiem, no rozumiecie, jakiś nowy tygielek czy coś. A oni mi odpowiedzieli: a po co? Barbus to jest barbus, ma zostać takim klasycznym, jaki jest. Ma być kojarzony właśnie z tym niebieskim tygielkiem, wyglądającym niby niczym latający spodek, i oni tak chcą, to ma takie zostać i już. Tak mi odpowiedzieli, tutaj nie ma wielkiej filozofii ani żadnych krzykliwych etykiet, po prostu barbus. Dzisiaj takie oto golenie, zobaczcie, tak to się prezentuje, bo mamy naprawdę dosyć fajny, dający nam zakręcić na dosłownie półtora gwinta dekielek czy pokrywkę. Odkręcamy. Zobaczcie, tutaj znajduje się plastelinowej konsystencji dosyć twarde mydło, wyrabiane na takiej fajnej maszynie. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć ten film, gdzie kamera zawitała do fabryki Barbusa i widać, jak pani siedzi i poszczególny tygielek ręcznie jest nabijany właśnie z takiej maszyny, takiej tłoczącej maszyny, która tłoczy to mydło tutaj, i dosłownie ona odcina, zakręca, i to jest to wszystko. Więc tutaj myślę, że mogę przystąpić do golenia. Oczywiście, twarz zwilżona, zarost dwudniowy. Tutaj u mnie się nic nie zmienia. Ja schodzę na dół i dzisiaj kręcimy bezpośrednio w tygielku, bo chcę Wam pokazać i zaprezentować to, jak potężną pianę można ukręcić z takiego produktu. A ja osobiście uważam, że to jest produkt naprawdę warty Waszej atencji, byście sobie zobaczyli. Także cóż, do golenia dzisiaj będę używał, jak widzicie, pędzla o bardzo fajnej i dźwięcznej nazwie Semog z Portugalii. Jest to Semog w wersji 620, widzicie, z takim oto włosiem z dzika w wersji ekstra. Zamaczam dosłownie tutaj na chwilę, pozostawiam je, by sobie na miękko do golenia. Zobaczcie, użyję maszyny, która jest właśnie niczym taki barbus. Bardzo przyzwoita, dobra, w przyzwoitej cenie, dosyć ładnie wykonana maszyna. Nazywa się ona Merkur 34C HD. Jest to skrót od heavy duty, czyli od ciężkiej pracy. Na co dzień do golenia idealna maszyna. Żyletek używam marki Big Ben, Lord Big Ben z Egiptu, w takim oto plastikowym pudełku, a po goleniu użyję wody barbus. Jak widzicie, u mnie już coraz mniej tej wody się robi. I cóż, pędzel wyciśnięty, strzepnięty, widzicie, wodę mam tu uszykowaną w
w kubku wylewam. Zobaczcie, tak pokręcę sobie tutaj trochę. Wylewam to na dłoń. I traktuję jako taki przysłowiowy pre-shave. Czyli co? Mydło w dłoń, pędzel również i zaczynamy. Delikatnie, bez żadnego docisku. Kilka ruchów w prawo, kilka ruchów w lewo. Niech ten pędzel się naprawdę dobrze nabije tym mydłem. Samo mydło mieści w sobie, znaczy się sam tygielek z mydłem to 150 gram naprawdę bardzo dobrego jakościowo produktu. Tutaj produkt jest przemyślany, wykonany naprawdę za niewielkie pieniądze i dobrej jakości. Przede wszystkim bardzo wydajny. Zobaczcie, ta piana już zaczyna nam się tutaj budować, a jeszcze nie dodałem wody. Więc zamaczam pędzel. Moczę oczywiście same końcówki. Zbieram to, co zostało tu na boku. Na poprzednim filmie, na którym używałem barbusa, pamiętacie? Znowu troszkę do wody. Wybrałem sobie łyżeczką do tygla. Również jest to jak najbardziej akceptowalne. Tutaj wszyscy ci, którzy lubią w ten sposób używać na przykład pędzla syntetycznego, co ja również z tym mydłem nieraz sobie oczywiście na poza anteną, poza kamerą. Zobaczcie, zbiorę to, co zostało na mydle. Myślę, że to w zupełności jest tutaj. Dobra. Więc cóż, kubek odstawiam na bok. Mydło oczywiście pod wodę. Obmyć tutaj z tego gwintu, by to się nie gromadziło. Zobaczcie, wycieram tygielek tak jak na poprzednich filmach. Dosyć śliskie. I cóż, zostawiam je w ten sposób. Zobaczcie, zostawię je w ten sposób odwrócone, by ta cała woda, która się zebrała tam na dnie, sobie na spokojnie spłynęła. Dobrze, pędzel nabity. Zobaczcie, jak to się tutaj, jak to wygląda, jak już gotowa piana, nie potrzebująca żadnych dodatkowych zabiegów. Wracam z kamerą. Dobrze, pozwólcie, że rozprowadzę sobie to, co wybrałem z tygielka. Thank you.
biorę pędzel w dłoń i mogę, zobaczcie, rozsmaruję sobie tą taką mydlaną, powiedzmy, pastę, która się wytworzyła. I to, jak to fajnie pachnie na twarzy, tak bardzo przyjemnie, powiedziałbym, troszeczkę świeżym praniem, troszeczkę eukaliptusowo, delikatnie. W mojej ocenie jest to zapach jakby gdzieś tam miętowy. A wszystkim tym, którzy na przykład ukończyli przygodę z Prorazo, z takimi budżetowymi produktami i chcieliby wejść na tak zwany wyższy level i zobaczyć naprawdę, jak wygląda piana, że tak powiem, idealna do golenia, to właśnie Barbus ją Wam zapewni. Naprawdę to, jaka piana wychodzi z tego mydła, to jest coś niesamowitego.
Myślę, że tutaj komentarza nie potrzeba. Zobaczcie, z tego trochę, co pożyczyłem sobie z mydła, wyrobiłem naprawdę fenomenalną pianę. Myślę, że jeśli miałbym sobie przeprowadzić taki test, że tak powiem, na ślepo i powiedzieć, czy jest to produkt w bazie talu, myślę, że oblałbym ten test, ponieważ ta piana naprawdę wygląda tak jak piana, którą znamy na przykład z produktów typu Derby, typu Arco, typu Stirling Soap Company. Naprawdę niesamowita, niesamowita sprawa i fajny, przyjemny teraz zaczął się w takim, powiedziałbym, klimacie foger, delikatnie piżmowym, ten eukaliptus zanikł i on tutaj bardzo przyjemnie pachnie mi, ale nie chcę za mocno się zaciągać, żebym piany za chwilę nie miał w zatokach. Dzisiaj świeża żyletka. Zobaczcie, piana z tego. Zawsze z takim produktem, powiedzmy w cudzysłowie, budżetowym. Polecam Wam, tak jak widzieliście, o stopniowe dodawanie wody i budowanie jej. To jest taka frajda tutaj w przypadku Barbusa. Bardzo dobry poślizg. Tutaj naprawdę muszę przyznać, że wchodzimy na kolejny level. To już nie jest zwykły budżetowy produkt. To już naprawdę jest produkt wysokiej jakości. Do czego bym mógł porównać to mydło? W mojej ocenie porównałbym je do tabaka, do czeli czerwonej. Tutaj naprawdę jakość piany i poślizg, jaki daje, to jest coś niesamowitego. Dlatego jeśli ktoś chce spróbować klasyki, to naprawdę polecam. Tutaj naprawdę próbuję zmyć ten poślizg, który jest na skórze i naprawdę jest on przepotężny. Naprawdę polecam. Zobaczcie, jak ta piana się prezentuje. Aż się boję, że mi za chwilę spadnie wszystko gdzieś tutaj w czeluścia umywalki. A nie ukrywam, że znam naprawdę z pięć razy droższe mydła niż to i one nie dają takiej frajdy z golenia takiej piany, takiego poślizgu. Naprawdę
jak na mydło w tej cenie. Polecam zawsze jabłko Adama na przełkniętej ślinie. Zawsze daje to dobry, a wręcz powiedziałbym, da bardzo dobry efekt nieucięcia kawałka skóry. Skóra po samym goleniu, powiedziałbym szczerze, czuje się fenomenalnie. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Zobaczcie, koszulka. Najwyższy czas do prania. Ach, w uszach, w nosie. Świetne. Naprawdę dla mnie to jest fenomen, jak chodzi o klasyki tradycyjnego golenia. Zobaczcie, jeszcze tyle zostało w pędzlu. Wycisnę to, co zostało. Myślę, że tutaj komentarza żadnego nie potrzeba. Jest to mydło. Zobaczcie, jak to się ciągnie. Tutaj nie potrzeba. A drugim, kolejnym plusem, jaki mogę zaliczyć temu mydłu, to jest na pewno wydajność. Wydajność, jeśli chodzi o to mydło, żeby je zużyć całkowicie, to uwierzcie mi, trzeba być upartym. Naprawdę i w tej upartości tkwić, by je zużyć tak do cna. Znam kilka osób osobiście, które zużyły to mydło, ale naprawdę zajęło im to dosyć długi odcinek czasu, by wygolić to mydło do końca. Bo z czasem, gdy się wkręcimy, że tak powiem, w takie mydło, to nie ma się ochoty nic innego używać. Zobaczcie, tak ono się prezentuje po goleniu. Tutaj woda już zleciała. Ja odstawiam, oczywiście nie zakręcam tego mydła, zostawiam je w ten sposób nawet do jutra, by ono sobie wyschnęło. Cóż, w umywalce trochę osadu jest, na maszynie również, także będzie co czyścić już po samym goleniu. A tymczasem wezmę taki oto mały 60-mililitrowy produkt marki Barbus, albo bardziej marki Herba, firmy Herba Drag, marki Barbus. Zobaczcie, woda po goleniu od 1956 roku, zawierająca również glicerynę w składzie, zawierająca mentol, wyrobiony na Słowensku Herba. Wstrząśnijmy, zobaczcie, takie tworzy się, że tak powiem, ciekawe morskie akwarium. I tak też pachnie, bardzo przyjemnie. Do czego bym porównał ten zapach? Myślę, że podobny troszeczkę do Old Spice'a White Water'a. Wszystkim fanom takiego morskiego odświeżenia, takiego, powiedziałbym, ten aftershave również
i ma taką cechę, że ma w sobie mentol, czyli delikatnie. On nie zamrozi nam twarzy jak Prorazo, tylko ten mentol będzie fajnie mrugał. Jest to naprawdę bardzo przyjemna opcja, jak chodzi o aftershave, ponieważ on też nie jest jakiś intensywny bardzo mocno. On nawet po samym goleniu, jeśli będziemy chcieli użyć swojego ulubionego perfumu, to on tutaj nie będzie kolidował, że tak powiem, z żadnym innym, że tak powiem, zapachem, którego będziemy chcieli użyć. Sama skóra po goleniu jest, po użyciu tego aftershave'a, jest lekko lepiąca. To przez zawartość właśnie tej gliceryny pewnie płynnej, która tutaj jest, ale to się za chwilę wchłonie i zostanie bardzo przyjemna skóra po goleniu. Więc cóż, kontynuując podróż po klasykach, bo być może nie wszyscy widzieli pierwszy odcinek z Barbusem, jaki Wam pokazywałem już jakieś 2 lata temu. Dzisiaj wracam do klasyki. Naprawdę polecam. To jest produkt godny polecenia i tutaj składam pokłon jakości temu produktowi, ponieważ jest on tego wart. Dziękuję Wam, że dzisiaj byliście ze mną na takim goleniu, że tak powiem, na relaksie, delikatnie, fajnie pachnąco. Teraz zaczyna ten mentol delikatnie mrugać. Ja tymczasem żegnam się z Wami, dopijam jerbkę, idę wrzucać wszystko na kanał i widzimy się oczywiście w kolejnym goleniu. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.